Cześć kochani, z tej strony Dave. Mówiłem ci, że kocham, że dzisiaj mi się śniłaś. A śniłaś, w tym śnie cię całowałem. Namiętnie, czy mogę dziś na żywo? No chętnie. Żyjemy weekendami, prawda? W piątek wyjeżdżamy w trasę, przeważnie już nawet w czwartek, jeśli chodzi o sezon wakacyjny. Zbieramy się z chłopakami u mnie pod domkiem. Tak powiem od początku, który wygląda podstaw. Wypakujemy sprzęt, wypakujemy samochód i będziemy do, na pierwszy koncert. Rozpakowujemy się, gramy koncert, bawimy ludzi, jeździmy przez całą Polskę w koło i wzdłuż i wszerz. Staramy się zabawić ich jak najbardziej potrafimy. Jakoś tam dajemy drobne upominki w postaci płyt i tak dalej, i tak dalej. A w międzyczasie gdzieś tam sobie tworzę muzykę, nagrywając w trasie. Mam też komputer i korzystam z chwili, kiedy jedziemy samochodem na kolejne produkcje. No i w międzyczasie też, jeżeli jest taka możliwość, to wykorzystam z tego czasu z bliskimi. Wiadomo, w tygodniu wszyscy pracują, kiedy ja pracuję weekendami, no to rodzina ma wolne, więc też trzeba to wszystko pożyteczne, z pozytywnym, z przyjemnym pogodzić. No i jakoś tak sobie radzimy pomalutku od 4 już lat. Myślę, że około 200 na pewno. W tamtym roku i w tym na pewno mamy około 200 koncertów. Łącznie z tymi charytatywnymi, klubowymi, jak i te plenerowe, tak jak dzisiaj w Tychach. Wydaje mi się, że już jak weszliśmy na scenę publiczną, była dobrze rozgrzana, przed nami występował miły pan. Bardzo widziałem jego interakcję z publicznością, wiedziałem, że to jest fajne miejsce, fajnie bawią się ludzie, fajnie mówię, bo tak fajnie, ponieważ bardzo mi się podobało, jeszcze emocje we mnie drzemią. Weszliśmy już na rozgrzaną, że tak powiem, scenę, rozgrzaną publiczność, więc od pierwszej piosenki, od intra można powiedzieć, że już z tymi ludźmi bawiliśmy się bardzo dobrze do samego końca. Na mnie chcę tak spojrzenie twe, że to dziś jest właśnie dzień, w którym zapoznamy się. Nie czerpię jakoś inspiracji do utworów. Dużo siedzę, dużo kombinuję, dużo eksperymentuję z dźwiękami i gdzieś pośród sampli i tak dalej, jeśli takim potocznym, producenckim, muzycznym językiem mówiąc, znalazłem fajny riff gitarowy, który mi wpadł w ucho i stwierdziłem, że jest tak, jest rytmicznie, jest fajnie tonacji odpowiadającej do mojego wokalu i fajnie będzie pod nogę, fajnie będzie się wkręcał w klimat. Finalnie wersja piosenki była w takim klimacie country. Nie tylko ja to odniosłem tak, ale też nie było takiego założenia, ale tak wyszło. Przypadkiem tak było wśród naszego zespołu, wśród chłopaków, ocenili to jako taki inny country numer, więc stwierdziliśmy, że country no to dziki zachód i wyszukaliśmy konkretne miejsce, miasteczko Mrągowa, w którym nagraliśmy w Polsce, oczywiście w Mrągowie. Teledysk właśnie w takim klimacie. Włożyliśmy dużo pracy w ten utwór i dużo pracy w teledysk, ponieważ to było, kręcili teledysk mały, a to były te pierwsze upały. Byliśmy ubrani w kozaki, w długie spodnie obcisłe i tak dalej, kamizelki kobojskie skórzane, a było ze 33 stopni na dworzu, więc ciężko było nagrywać bardzo teledysk. Jeszcze tam widać, że na teledysku, że wpadam do wody z łódki, także na jeziorze, więc wczuliśmy się bardzo jakoś bardzo, nie sprzedał się ten utwór mocno w mediach społecznościowych, na YouTubie i tak dalej, ale jesteśmy zadowoleni, że włożyliśmy w niego dużo pracy, a bardzo dobrze przekłada to się na koncertach i fajnie ludzie go odbierają, a na tym tak naprawdę nam zależało. Jak nie ten, to następny i tak dalej, tak tym tokiem działa. Opali mamy, jak dziś się masz, ty dla mnie w pierwsze skrzypce grasz, a przytul się, obejmij mnie, niech wszyscy wiedzą, że ja kocham cię. Zapraszam was na nasze występy, na nasze koncerty w całej Polsce, w każdym miejscu i o każdej porze roku. Wierzę, że będziemy się widzieć bardzo często i w miłym muzycznym, ciepłym gronie. Do zobaczenia, pozdrawiam, Dave. Czy pamiętasz, gdy ci dałem pierwszy róży kwiat? Czy zrozumiesz, kiedy powiem, ile czekam lat? Pomożę cię! Mówiłem ci, że kocham, że dzisiaj mi się śniłaś, a śniłaś, w tym świecie całowałem namiętnie, czy mam.
żywa.